zacznę od pań, ponieważ nie jestem genderystą, tylko straszliwym starym seksistą i po prostu zacznę od pań. Pani Kamila Wronowska. Pani, tak. Pani nie należy do SLD, ale reprezentuje stronę lewicową. Będzie kandydowała do sejmiku wojewódzkiego województwa mazowieckiego. Jest odpowiedzialna na lewicy za kontakty z mediami. No więc oczywiście, jak sądzę, to nam powinno wystarczyć. Kolejna pani, pani Kinga Gajewska. Brawo. Pani jest członkiną Platformy Obywatelskiej. Uwaga, studiuje prawo, jest na trzecim roku, ale oprócz tego jest już doktorantką Uniwersytetu Warszawskiego na politologii. Więc tym bardziej brawa, proszę. Sejmiku Wojewódzkiego Województwa Mazowieckiego. No i panu przyszło być panem ostatnim w tym momencie. Pan Jakub Roguski. Pan reprezentuje Prawo i Sprawiedliwość, należy do młodzieżówki i co ciekawe, co jest mi bardzo na sercu, studiuje historię na Uniwersytecie Warszawskim. Bardzo ciężka inwestycja, chociażby właśnie z zalaniem tunelu. Jeżeli mamy całe budowane miasto, odbudowane po wojnach i wszystkie budynki już stoją, są wieżowce i nagle trzeba rozkopać wszystko pod ziemią, to wyobraźcie sobie, jak ciężko jest w ogóle to technicznie zrobić. Jeżeli właśnie dlaczego miasta... nie zrobić tego nad? Na przykład jeśli chodzi o Wisła, Wisła nie była, nie jest budynkiem, on zawsze tam płynęła, prawda? No. Tak. Więc nie jest budynkiem, który jakoś zupełnie co innego, o czym mówię. Mówię o tym, że ciężko jest przy rozbudowanym mieście tworzyć metro, to dużo, dużo dłużej trwa i dużo więcej kosztuje, a jeśli chodzi o rzekę, to ona i tak tam była, więc czy zrobienie koncepcji pod czy nad, no to, to nie ma różnicy. No nie, oczywiście są różnice i finansowe, i jeżeli chodzi w ogóle o termin wykonania tego. I co za tym idzie? No, kopanie się pod rzekę jest chyba lekko trudniejsze. Ale to są standardowe, normalne procedury, gdzie miasta normalnie mają metro pod ziemią. Ale są miasta, gdzie kawałki tego metra, typu właśnie jakieś, nie wiem, rzeka czy coś, jest racjonalnie zrobić przejazd nad. Bangkoku jest cały metro. Znaczy, sprawa się polega na tym, że jakby Wisła jest rzeką bardzo szeroką relatywnie. W miastach zachodnich jakby nie ma tak szerokich rzek. Jakby no, nawet Dunaj, który rzeką bardzo szeroką, jest jednak o wiele dalszy od Warszawy, nie mówiąc o Tamizie czy na przykład Tybrze w Rzymie. Jakby te rzeki naprawdę są bardzo wąskie w porównaniu do Warszawy, jakby tamten odcinek jest bardzo krótki. Jakby ja nie mówię, że trzeba było zrobić metro górą, nie jestem inżynierem budowy metra, żeby mówić, czy trzeba było zrobić na górze, czy na dole. Spróbujmy się w ogóle w sytuację tej kobiety. Znaczy, czyli nie, no chwila, bo teraz miałem to, czyli głównym problemem nie jest to, że nie chciał zrobić na górze, tylko to, że nie wskazał innego szpitala. O to się cały spór teraz rozchodzi. Czyli jakby nie został zwolniony dlatego, że nie chciał dokonać aborcji i zabić tego dziecka. To w każdym szpitalu. Tak było to sugerowane. Tylko, że nie wskazał innego szpitala. No tak, ponieważ zataił tę informację de facto. Może warto by było właśnie zrobić na samym początku listę szpitali, w których taką aborcję można przeprowadzić. W każdym szpitalu będzie lekarz, który chce tak zrobić. Będzie lekarz, który nie chce tak zrobić. Nie może być tak, że w jednym szpitalu publicznym będzie tak, a w drugim publicznym tak. To wtedy, jeżeli nagle dojdzie na przykład PiS do władzy, to wtedy wszystkich zwolnią dyrektorów w szpitali i wtedy wtedy nie będzie można w Polsce zrobić aborcji i to będzie właśnie nie zakazane ustawowo, ale praktycznie idealna sytuacja. Nie, chodzi o to, że po prostu nie właśnie... będzie od tego inny lekarz abortem, kto się będzie tym zajmował. I tyle. No to jest już na proste stosowne. Znaczy tak, nie rozumiem, po co profesor Hazan w ogóle pracuje jako lekarz. Profesor Hazan pracuje jako lekarz, żeby leczyć ludzi, a nie żeby zabijać. Nie ma tego problemu, ale wyobraźmy sobie wioskę zabitą dechami, gdzie okej, okay, jest jedna szkoła i w promieniu, nie wiem, 30 km nie ma nic i on się na przykład teraz zamyka. Bo chyba jest za mało uczniów, nie opłaca nam się. No niestety, no nie opłaca się, jak to będzie, to będzie pieniądze. Jeżeli... To właśnie trzeba rozsądnie jakoś gospodarować tymi pieniędzmi. Znaczy, nie jest lekarstwem na to, bo na przykład właśnie co ostatnio robi Platforma. Likwiduje szkoły,
Nauczycieli jest cały czas dużo. Nauczyciele tracą pracę. Jest coraz więcej bezrobotnych nauczycieli. Likwidowane są szkoły. Natomiast co się robi z uczniami? Zwiększa się po prostu liczbę klas. Jest coraz mniej młodych ludzi, więc zmniejsza się ilość szkół. Prawda? Jak jest mniej ludzi, to jest mniej szkół. No, ale jak się je likwiduje, to oprócz. To jest za to, że się koło do polityki prorodzinnej. Zobaczyć. Wszystko w internecie istnieje, ile pieniędzy zostało wydawane, ile zarabia. Albo na taśmach. Ale powiedzmy w takim razie, łatwo jest mówić sloganem taśmy, no ale co konkretnego masz na myśli, że powiedziesz taśmy? Co konkretnego masz na myśli? Podejrzewam, że wątpię, żebyś wiedziała, co się działo na tych taśmach, w ogóle nawet zrozumiałam, chociaż w połowie, co się tam działo, więc... Nie będę z tobą dyskutować, ponieważ... Ja wiem, że nie masz dyskutować, dlatego że nie masz do tego za bardzo kompetencji. Tak? A tutaj akurat a propos taśmy, to się bardzo akurat tutaj mogła pomylić, ponieważ... Sama nie grała właśnie. Zanim nie przerwano, mówię o zadłużeniu Warszawa. Chciałbym zadać pytanie, bo jakie pomniki, jako jakie, bo były, że pomniki jako budynek, jako sam Pałac Kultury, ale pan w PiS-u opisywał pomniki same przedstawiające osoby. I to jest pytanie kierowane do pana z PiS-u, że gdyby PiS doszedł do władzy, to jakimi pomnikami by się zajął? No a propos właśnie takich ekonomicznych spraw, co z podatkami, bo podatek od parkingów wzrósł kilkukrotnie, są inne podatki, jakieś działki, jakieś inne ziemie, budowlane podatki, które wszystkie rosną, a poza tym rośnie o 250% wzrosło zadłużenie Warszawy podczas rządów pani Hanny Klimkiewicz-Waltz. I czy to jest plan Platformy, czy może jakieś inne partie mają inne plany, czy tak powinno być po prostu? Czy chcielibyście, żeby głosować? Rozumiem, macie ile lat? Mniej więcej 17? Zróżnicowane. Ale nie ma tutaj pełnoletnich osób. Są tyle. No dobra, to te, które są niepełnoletnie, chciałyby głosować? Uważacie się, że na tyle kompetentni, dojrzali, że chcielibyście głosować? Nie zmuszono chyba nikogo z nas tutaj, żeby się nie przyjdzie się posłuchać, co się dzieje. Teraz może przejdźmy do samych kwestii Warszawy. Jak powinna wyglądać ochrona zabytków w Warszawie? Mamy takie przypadki, że deweloperzy wykupują zabytki, potem je niszczą i stawiają swoje biurowce. Taki pomysł nam podszedł, że ewentualnie na przykład można by zachęcić lub też może niekoniecznie zmuszać, ale gdzieś się zakręcić wokół więzień, którzy siedzą w więzieniach i tak naprawdę nic nie robią. W USA, w Stanach jest to tak naprawdę obligatoryjne. Każda osoba, która idzie do więzienia, dostaje zaraz przydzielone jakieś zadanie, czy to w pralni, czy to gdzieś na, nie wiem, robi meble. Panowie, usiądą już łaskawie, dziękuję bardzo. Wielkie brawa dla Państwa, którzy przyszli do nas.